Niezapomniane sportowe emocje przeżywamy wspólnie z firmą Irmar. Irmar, serwis samochodowy, myjnia parowa, detailing i ubezpieczenia. Cześć, witam Was serdecznie, Maciej Szcześniewski. Jesteśmy w budynku klubowym Kutnika Kraków przy ulicy Ptaszyckiego 4. Drugi odcinek Nowochódzkiego Studio Euro. Jesteśmy tuż na świeżo po spotkaniu Polska-Hiszpania, zakończonym remisem 1-1, zwycięskim można powiedzieć remisem, także w dobrych nastrojach. I moim gościem w dniu dzisiejszym jest członek zarządu Fundacji Pamięci imienia Michała Bobera i Michała Jeziora, a także były zawodnik Hutnika, drużyn młodzieżowych, a także drużyny seniorów, a także pracownik jednej z wiodących agencji menedżerskich, Tomasz Pacyga. Witam, cześć. Tomek, zacznijmy może od tego wczorajszego spotkania, zakończonego tym zwycięskim remisem 1-1. Jak Ty to widziałeś, ten mecz? Czy wierzyłeś przede wszystkim w korzystny wynik naszej reprezentacji? No bo no jednak powodów do optymizmu nie było zbyt wiele. No po pierwszym meczu muszę Ci powiedzieć, że zastanawiałem się, jak to będzie wyglądało z Hiszpanią. Im bliżej meczu, tym miałem coraz to lepsze przemyślenia na temat naszej reprezentacji. Wydawało mi się, że mamy szansę na korzystny wynik. Też ze względu na to, że moim zdaniem jest to najsłabsza Hiszpania od lat. Co potwierdziło się we wczorajszym meczu. Fajnie zneutralizowali Polacy główne atuty Hiszpanów. No i tak jak mówisz, zwycięski remis. Troszeczkę szczęścia też było potrzebne, no bo ten nieszczelony karny przez Moreno, kilka takich naprawdę rozpaczliwych obron naszej reprezentacji, no ale w takim spotkaniu, kiedy no jednak ta różnica mimo wszystko jakości piłkarskiej występuje, to też szczęścia też trzeba troszeczkę mieć, prawda? Nie, no to wiadomo jak w piłce, trzeba mieć szczęście do wszystkiego. Nie da się ukryć też, że Wojtek Szczęsny wybronił jedną taką bardzo groźną sytuację w końcówce. Nie można powiedzieć, że to jest też jego mecz, że on nam wybronił ten mecz, ale pomógł w końcu, można powiedzieć. Jeśli chodzi o tutaj te groźne sytuacje Hiszpanów, no to nie da się uniknąć groźnych sytuacji grając z Hiszpanią. Nikt się nie spodziewał tego, że oni nie będą dochodzili do tych sytuacji. Karny ewidentny, przy dobitce Moraty dużo szczęścia. No ale my też mieliśmy swoje sytuacje, mogliśmy ten mecz wygrać, uważam. Przy odrobinie, tak jak znowu mówimy, szczęścia. Drugą stronę szczęścia. Remis, myślę, zasłużony i sprawiedliwy. A jeszcze wracając do tego spotkania ze Słowacją, bo część kibiców zawsze mówi to takie, że tak powiem, klasyczne. Czemu nie mogli tak ze Słowacją zagrać? To jak Ty byś się do tego ustosunkował? Bo ja zawsze powtarzam, że piłka nożna to nie jest matematyka i tutaj 2 plus 2 nie zawsze równa się 4. No ale ta przemiana w grze no naprawdę imponująca. Przede wszystkim jeśli chodzi o taką kompaktowość, wydaje mi się, i organizację gry w defensywie, prawda? Dokładnie. Aczkolwiek ja przed meczem ze Słowacją gdzieś tam w prywatnych rozmowach mówiłem, że to będzie bardzo ciężki mecz, gdzie większość uważała, a Słowaków to sobie, że tak powiem, kolokwialnie pykniemy na luziku. Wiedziałem, że będą to problemy w tym meczu, co potwierdził no, końcowy wynik. Wyglądaliśmy bardzo słabo, przede wszystkim jeśli chodzi o tempo gry. Biegaliśmy trochę ślamazarnie. Być może no, było to gdzieś spowodowane, jak zawodnicy zaznaczają, bardzo ciężkimi przygotowaniami do tego turnieju. Może też Paulo Sousa był przekonany, że na zmęczeniu po tych przygotowaniach ze Słowacją sobie poradzimy, a świeżość miała przyjść na Hiszpanię. Wczoraj poruszaliśmy się dużo lepiej i było to być może tym spowodowane. Aczkolwiek no, dużo słabszy występ z teoretycznie słabszą Słowacją, dużo lepszy występ z mocniejszą Hiszpanią. Zobaczymy, jak będzie ze Szwedami, gdzie to będzie tak naprawdę kluczowy mecz. No ale jeszcze tak zostając przy tym, o czym rozmawiamy, to trudno dostrzec takiego troszeczkę porównania z Hutnikiem w tej rundzie, bo tak jak tutaj zauważyłeś, z lepszym rywalem lepsza dyspozycja, ze słabszym rywalem różnie to bywało, natomiast też kwestia tego posiadania piłki, bo ten turniej pokazuje, to Euro pokazuje, że tutaj tak jak mówił w 1-1 i w naszym pierwszym programie o Euro trener Szymon Szydełko, że nadchodzi zmierzch tej supremacji, jeśli chodzi o posiadanie piłki, więcej faz przejściowych, no i to by się tutaj zgadzało, bo ja wczoraj sobie takie wyliczenie zrobiłem, że około 40% zespołów mających więcej posiadania piłki wygrywa w tym turnieju. No widziałem, że wrzucałeś gdzieś tam na Twittera tak. Takie tego typu wyliczenia.
Zgadzam się z tym. No była ta era sławnej Barcelony Guardioli, która miała niebotyczne wyniki, jeśli chodzi o to posiadanie piłki. Wszyscy wtedy chcieli tak grać. Dzisiaj wszyscy przechodzą na szybkie ataki. Zobaczmy, co robi Francja, która no, ma niesamowity potencjał piłkarski, a jednak bardzo często oddaje piłkę rywalowi. Tak było chociażby w ostatnim meczu z Węgrami, że tak nawiążę jeszcze do tego. Pewnie będziemy rozmawiać za chwilę o innych meczach, ale to pokazuje też to, o czym mówisz, że Francja wcale nie ma jakichś wielkich wyników, jeśli chodzi o posiadanie piłki. Bazuje na szybkości Mbappé czy Griezmana i wyprowadza groźne ataki z kontry. No tak działał też Hutnik, wspomnijmy trenera Szydełki. Nie miał może tego posiadania wielkiego, ale potrafił urządzić teoretycznie lepszych rywali. No i jak z tą Szwecją? Jak to widzisz? Bo no, apetyty znowu gdzieś tam, jak to u nas zwykle w kraju bywa, up and down, tak? Czyli bardzo szerokie spektrum emocji. Nikt się chyba nie spodziewał, wszyscy już tak naprawdę wyrzucili nas gdzieś tam w głowie z turnieju, a tutaj tak naprawdę pojawia się szansa nawet na wyjście chociażby z drugiego miejsca przy wygranej. No jak to widzisz, bo no, Szwecja nie zachwyciła w tym ostatnim spotkaniu ze Słowacją. Ogólnie rzecz biorąc, to był po prostu średni mecz, żeby nie powiedzieć słaby. Wcześniej też autobus postawiony z Hiszpanami i tam wydaje mi się, mimo wszystko, że Hiszpania więcej miała takich klarownych sytuacji niż we wczorajszym meczu. Ze Szwedami? Tak, tak. Szwecja wiadomo od lat solidność, zawsze nam się z nimi grało ciężko. Ale uważam, że no jak chcemy myśleć o czymś więcej, i to musimy wygrać ten mecz po prostu. I mamy, uważam, lepszą kadrę niż Szwedzi, jeśli chodzi o jednostki. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jeśli chodzi o zaprezentowanie się całego zespołu. No, Szwecja zagrała bardzo solidnie z Hiszpanią, zremisowała. Zagrała przyzwoicie, jeśli chodzi o zespół i wynik ze Słowacją. Wygrali 1-0, choć mecz był słaby, tak jak mówisz. No zobaczymy, jest ten Ishak, pewnie Szwedzi oddadzą nam piłkę i będą czekać na to, co my zrobimy, bo im remis daje, wiadomo, awans. A Ishak będzie groźny z kontry, szybki zawodnik. Ale myślę, że sobie poradzimy. Jestem dobrej myśli po tym meczu z Hiszpanią. Teraz ważna regeneracja wszystkich zawodników. Zobaczymy też, co wymyśli trener Sousa, który pokazał, że jednak jakiś tam plan taktyczny ma i potrafią się sprawdzić. No właśnie, być może to był taki mecz kamień węgielny, bo każdy zespół potrzebuje tak, Niemcy, swojego... Niemcy, Adama Nawałki. Tak, takie mecze budują. To tak jak już analogię z Hutnikiem, no to no chociażby ten mecz w Katowicach wygrany 2-0, który gdzieś tam zbudował, jak wszyscy mówili trener i zawodnicy, że wtedy tak naprawdę poczuli, że jest team. Mówią. I wczoraj widać nawet te zdjęcia fajne, jak zrobili to takie przez przypadek serduszko, super tak, to wyszło. Zdjęcie, tak, i właśnie to jest taki mi się wydaje, już zostawiając te aspekty czysto piłkarskie, taki aspekt, który może dawać sygnał na to, że tutaj zrodziła się jakaś drużyna. Oczywiście, że tak. To tutaj na pewno ma to duże znaczenie. Tak naprawdę no dzisiaj to jest wróżenie z fusów. Zobaczymy, co będzie. No, Szwedzi też na pewno nie położą się i nie oddadzą tego meczu za darmo. Ale tak jak podkreślam jeszcze raz, mamy, uważam, większy potencjał ludzki, jeśli chodzi o jednostki piłkarskie. Więc mam nadzieję, że sobie poradzimy. Tomek, a przejdźmy jeszcze do takich kwestii personalnych, jeśli chodzi o polski zespół. Kto ci się, powiedzmy, najbardziej podobał w tych dwóch spotkaniach? Kto jednak twoim zdaniem, po kim spodziewałbyś się czegoś więcej? I też chciałem cię zapytać właśnie o tą taką troszeczkę transformację, która no nieuchronnie pewnie zajdzie czeka w kadrze. Tak, czeka nas, bo wiadomo, że mamy już kilku zawodników, którzy są zaawansowani wiekowo. Być może ten turniej w Katarze w przyszłym roku to będzie już taki no, ostatni, chociażby, no nie wiem, czy dla Lewandowskiego, Glik, nie wiem, czy nie zakończy jeszcze wcześniej, to zobaczymy. Natomiast no, są ci młodzi, jak chociażby Kozłowski, jak Piątkowski, tak? Jak ty to widzisz? Może zacznijmy na początek od tego właśnie, kto ci się podobał, po kim byś nie się... Nie podobało, tak? No, po pierwszym meczu ciężko kogokolwiek wyróżnić, nie da się ukryć. No ładna akcja, jeśli chodzi o bramkę ze Słowakami i zakończona szczęśliwym trafieniem Karola Linettego. Jak to się mówi, gwałt. Tak, w języku piłkarskim, gwałt na piłce. Tak, dokładnie.
Za to w drugim meczu, no podobał mi się na pewno Robert Lewandowski, w końcu gdzieś tam dźwignął rolę lidera tej kadry. Wojtek Szczęsny dołożył swoje, Kamil Glik na pewno na wysokiej skuteczności, czy to przechwytów, czy wybić piłki z własnego pola karnego. I podobał mi się też młody Kozłowski, który wszedł. Młody Kozłowski, uwielbiam ten przedrost, ten młody. On będzie miał 26 już i dalej, dalej będzie młody Kozłowski. Jak którzy mieli 30 lat i nadal mówili o nich, że młody. Aczkolwiek ja mam tyle lat i się czuję młody jeszcze. Tak, a ty wiecznie. Ale bardzo mi się Kasper Kozłowski podobał w tym meczu, dał fajną zmianę, nie bał się driblingów, co też było spowodowane jakby tym, jak graliśmy, bo nie potrafiliśmy za bardzo wyjść podaniem spod pressingu Hiszpanii po odbiorze, bo wiadomo, że oni siadają od razu po stracie piłki, ale wychodziliśmy spod tego ich pressingu driblingami właśnie. Chociażby akcja Roberta Lewandowskiego, który przebiegł tam 70 metrów na połowę przeciwnika. Tam już wszyscy myśleli, że tam nikogo nie ma. Tak. Cała Polska tam po prostu z nim biegła. Tak. Tam już wszyscy myśleli, że nie masz żadnego obrońcy i on po prostu jedzie na bramkarza. No ale ta akcja została przerwana. Aczkolwiek no, Kacper Kozłowski to jest przyszłość i jego bym tu też wyróżnił na pewno. Ale Piątkowski fajna, też na pewno. A to za chwilę będziemy rozmawiać, tak jak mówimy o tych młodych i o tej transformacji, ale na razie o tym, kto mi się podobał, kto nie, no to wyróżniłbym za ten wczorajszy mecz właśnie Lewandowskiego, Glika, Szczęsnego, Kozłowskiego. Na pewno też fajna asysta Jóźwiaka. No Bartek Bereszyński troszkę słabiej, uważam. Chaotycznie. Jeśli chodzi o statystyki, troszkę to zakłamuje. Po raz kolejny widzimy, jak te statystyki potrafią. Z jednej strony miał najwięcej przechwytów, bo z tego co pamiętam 5, a z drugiej strony miał bardzo słaby też celność podań przy wyprowadzeniu piłki. No ale skończyło się to szczęśliwie, tak jak mówię. Jeśli chodzi o tą transformację naszej kadry, no to na razie jest za wcześnie, żeby kogoś jakby z tej kadry żegnać. Zobaczymy, jak Kamil Glik będzie wyglądał, jeśli chodzi o karierę klubową, gdzie będzie grał. Słyszy się o Torino, więc to będzie jego miejsce. Czuję, że on jeszcze, jak tam będzie grał, to jeszcze będzie chciał w kadrze pograć do tego Kataru w przyszłym roku. No a młodzi, którzy wchodzą, no to nie da się ukryć, że to jest przyszłość polskiej piłki. No właśnie, Kacper Kozłowski, Kamil Piątkowski, transfer do Salzburga. Pewnie też za niedługo będzie czołową postacią tej kadry Kamil Jóźwiak, Jakub Moder wczoraj też nieźle, szczególnie przy bramce fajnie się zachował. No Tymek Puchacz przechodzi do Bundesligi, też ta nasza lewa strona, tak jak Kuba Wawrzyniak zawsze odpowiada w TVP, że on był zastępcą człowieka, którego nigdy nie było. Tak być może tutaj będzie ten lewy obrońca w końcu na lata dla kadry. Zobaczymy. Ale wszyscy ci chłopcy, trzeba podkreślić, jeszcze bardzo dużo pracy przed nimi. Fajnie, że wchodzą, fajnie, że się starają, że to wygląda na razie ok, ale trzeba to podkreślić. W naszej piłce młodzież musi pracować i oni też. Musi być też mentalnie, że tak powiem, dokładnie, czujna i nie może spocząć na laurach. Mi się Moder podobał, powiem ci szczerze, wczoraj naprawdę przy tej akcji bramkowej to kółeczko, które zrobił, było kluczowe. Gra też trochę nie na swojej pozycji, bo to nie jest defensywny pomocnik taki stricte, wiadomo, że musiał zastąpić Krychowiaka. No i teraz zastanówmy się, co w następnym meczu ze Szwedami. Wraca Grzegorz Krychowiak po karce i czy dać go do składu, to jest jednak kluczowy zawodnik dla kadry, czy grać tak jak graliśmy. Znasz moje podejście do Krychowiaka, no ja nie wracał do niego, po prostu nie wiem, jakoś nie jestem przekonany. Ten Moder naprawdę ciężki, fizycznie mi się podoba, bo jest taki, no jak właśnie często ci zawodnicy, tacy właśnie chociażby grający w środku, ale troszeczkę wyżej, oni są często bardziej nisko zawieszeni, bardziej tacy mobilni, a on jednak jest wysoki, jest mocno zbudowany i to jest też taki ciekawy profil. Dzisiaj trochę się zmienia właśnie profil tego piłkarza też. No, piłkarz już nie każdy może być silny, umięśniony, jak tam Cristiano Ronaldo na przykład. Szczupły, wyżyłowany, szybki. Taki jest model dzisiejszego piłkarza. Praktycznie niezależnie od tego, na jakiej gra pozycji. No i też, tak jak ty, jako pracownik agencji menedżerskiej, to na pewno możesz potwierdzić to, że teraz tak naprawdę ta praca indywidualna się liczy. Że tak naprawdę trening z zespołem to jest jakby już nie główny cel, tak, natomiast oprócz tego niezbędna jest praca. Dokładnie, jeśli jakiś młody piłkarz chce osiągnąć coś w dzisiejszej piłce, coś większego, to musi pracować indywidualnie. To czy to będzie trening motoryczny, czy trening mentalny, czy poprawa swojego odżywiania, to musi pracować. Generalnie to pokolenie w naszej dzisiejszej kadrze jest trochę pomieszane, bo są zawodnicy, którzy nie mieli do tego dostępu. Jeszcze nie było takiej świadomości, jak my tam gdzieś graliśmy, kopaliśmy w piłkę, to
to nikt nie mówił o dodatkowym treningu, nikt nie mówił o diecie, gdzieś to wchodziło dopiero. A teraz wszyscy ci młodzi chłopcy, przynajmniej ci, co są w kadrze i taka jest gdzieś tam, opierając się na wiedzy swojej, wiem, że pracują indywidualnie i z trenerami przygotowania fizycznego i mentalnego. To nowe pokolenie po prostu już jest bardziej świadome. Tak, zresztą to widać nawet, jak gdzieś jesteśmy na meczach młodzieżowych, że za naszych czasów, w cudzysłowie, to no jednak inaczej ta fizyczność wyglądała. Teraz jak chłopaki gdzieś tam po meczu zdejmują koszulki, to aż się oczy otwierają, że chłopak, co ma 13 czy 14 lat, jest czy tak 15 zbudowany. Jest tak doprany. Aczkolwiek trzeba też podkreślić, że muszą to robić z głową, bo też za szybki rozwój tej muskulatury nie jest zawsze wskazany. To bardziej siła dynamiczna, jakieś dokładnie funkcjonalne przygotowania, tak jest, tak, prawda? Jest. Przede wszystkim bardzo dużo chłopaków, tak jak już rozmawiamy technicznie o takich niuansach, poprawa techniki biegu, od tego się wychodzi i nad tym bardzo dużo chłopaków powinno się skupić. Mhm. A jeszcze tylko o tym puchaczu, jak w ogóle jego widzisz, bo powiem szczerze, że wczoraj zaimponował mi taką odwagą. Może to jest taka ułańska czasami fantazja i na trzech Hiszpanów prostu aż oczy otwarłem ze zdumienia, ale może on przez tą kadrę i przez te występy wiele wątpliwości było wobec niego, czy to jest już wystarczający poziom na kadrę i tak dalej, a być może on urośnie dzięki tym występom, być może zyska taką pewność siebie. On akurat jest taki dość specyficzny. To jest chłopak, który jest pewny siebie. On styl bycia. On wychodzi i uważa się za najlepszego na świecie i że jest najlepszy i wychodzi na Hiszpanów i będę najlepszy. Też sławna wypowiedź, jeśli chodzi o bodajże w zeszłym sezonie, jak miał przechodzić do Bundesligi, bo tam jakieś zainteresowanie Mainz, on powiedział, że Mainz za chwilę może przyjechać i dostać w czapkę. Bodajże coś takiego. No Tymek ma takie podejście, co też mu pewnie pomaga na boisku. Jest to indywidualna sprawa, ale no wczoraj dużo dał z wątroby, jak to się mówi. Tak. Odważnie grał, nie uszczykł się błędów, ale występ ogólnie, no można powiedzieć, pozytywny. Nic nie zawalił jakieś bramki, starał się, szarpał i w ofensywie, i w defensywie, także występ na plus, jeśli chodzi o Tymka, na pewno. Dobrze, a to już przechodząc tak, zostawiając troszeczkę reprezentację Polski, przejdźmy ogólnie do turnieju. Jak Ci się podoba ten turniej? Bardzo fajny turniej. Miałem dużo obaw. No wszyscy mieli. Tak, fizycznie no bo, to tak, będzie tak, wyglądało, no, czy to będzie finał drugi trupów, sezon, tak. Dużo meczów, małe przerwy. I no, większość ekspertów tak pewnie o tym turnieju myślała, ekspertów, kibiców, nas wszystkich. A tutaj no, praktycznie poza dwoma, trzema meczami wszystkie mecze są kapitalne. Super się ogląda te najlepsze reprezentacje. Włosi w bardzo dobrej formie, Francuzi bardzo, bardzo dobrze grają, Holendrzy, super drużyna. No ale też przyjemnie popatrzeć na takich Węgrów, którzy piłkarsko są słabsi. Ale w ogóle ten ponad stadion, 60 tysięcy na stadionie. Jak zobaczyłem, jak on tam przeskakuje przez tej babce, ten kubeczek, to aż mówię, takie ciarki na plecach i ci szaleni nasi bracia. Atmosfera w Budapeszcie jest kapitalna, no czekamy aż u nas będzie można na reprezentację tak przyjść. Jeszcze niedawno nam puszczali, tam wczoraj czytałem ktoś na Twitterze, że niedawno nam puszczali z taśmy dopinga. Tutaj już jak widzisz to czujesz, że wracamy do normalności. Ja widziałem, że ktoś z dziennikarzy na Twitterze napisał, że dobrze, że nie graliśmy z Węgrami przy pełnym stadionie, że tam jeszcze COVID był, bo mogłoby być różnie. Odleciał nie byłoby 3-3, tylko mógłby być inny wynik, ale tak jak turniej, wracając do pytania, całe Euro póki co, 20 parę meczów już zagrane. Bardzo fajny turniej, bardzo mi się podoba. Bardzo wysoki poziom, uważam, piłkarski. Nie ma słabych meczów. Staram się oglądać wszystkie mecze, bo też trzeba być na bieżąco z jakimiś nowymi trendami. Czekam, co trenerzy tutaj zaproponują. I potwierdza się to, o czym też większość ekspertów wspominała. Stałe fragmenty gry, bardzo ważne. Przede wszystkim. Każdy widać, że nad tym pracuje. Dobrze, no to, a właśnie, jeszcze tylko ta sytuacja z Eriksenem. W ogóle pamiętasz coś takiego? Nie wiem, w swojej przygodzie z piłką jakąś taką sytuację? Aż takich dramatycznych... Bo to powiem Ci szczerze, że naprawdę zamarłem. Aż tak dramatycznych rzeczy nie działo się na boisku, z tego co ja pamiętam, jak jeszcze grałem w piłkę. Jakieś tam kontuzje, złamania były, to też wiadomo, że ma to wpływ na pewno na psychikę. Łamie Ci kolega nogę na meczu i to już ma wpływ na Twoją psychikę. Wiadomo, że się martwisz o niego, a co dopiero jak
Oni pewnie nie wiedzieli jeszcze, co mu jest, czy ma zawał, czy to jeszcze coś gorszego, nie wiadomo było, czy przeżyje. No ja wyobrażam sobie, że grało im się ten mecz później trudno. No samo to, że Pierre nie dał rady go dokończyć, bo tam gdzieś się źle z tym czuł, dostał zmianę w 60. chyba sam o nią poprosił. No wydarzenie dramatyczne, na szczęście chyba zakończy się dobrze. No ciekawe właśnie, wyszedł ze szpitala, czy wróci, prawda? Bo z tego co tam czytałem, że jakiś, jak coś do serca mają jakieś rozruszenie. Któryś z piłkarzy, Daily Blind bodajże, też czytałem to na Twitterze. Niesamowite też, że można tak grać z czymś takim. No dzisiaj medycyna idzie do przodu, kiedyś po błahych kontuzjach dochodziło się, z dzisiejszej perspektywy czasu dochodziło się długo, a dzisiaj... Będą go badać, oby wrócił, oby, bo to zdrówka, dobry piłkarz. Jeszcze Dziczek mi się skojarzył, tak, bo Dziczek też właśnie w sumie i dalej chyba nie wiadomo, czy on w ogóle to jakaś będzie... wrodzona miał, bo miał dosłownie chyba 2 czy 3 razy już taką sytuację, że była bardzo podobna, że po prostu legł na murawę. Tracił przytomność. Tak, no. Też właśnie... No ale też Jarek Niezgoda miał problemy z sercem, gdzieś tam wyprowadzony z tego, dzisiaj gra w MLS-ie, także oby Eriksen wrócił. Tak, że będzie... Szkoda Duńczyków, bo nieźle grali też, zaangażowanie duże, fajnie na trybunach, tak. Na 0 punktów zobaczmy, i ciężarę w ostatnim meczu. Zobaczmy właśnie sobie na tabelę i będziecie mieli planszę z tabelami i też z rozkładem meczów. Pokuśmy się o jakieś takie parę słów o każdej grupie. Wróżenie. Znaczy wróżenie to na końcu, natomiast w ogóle jak to wygląda. Grupa A, właśnie na waszych ekranach, Włochy, pierwsze miejsce. To chyba rewelacja, na pewno. Grają super. Coś pięknego, wygłodniali. Intensywność gry, tak. Intensywność gry Włochów to jest chyba najwyższa w tym turnieju. Nikt nie gra tak szybko i tak dobrze jak oni. Mm-hmm. Walia, Szwajcaria. Walia na drugim miejscu, 4 punkty, całkiem niezły wynik. Szwajcaria, trzecie miejsce, tutaj pewnie będzie walka o to drugie miejsce pomiędzy Walią i Szwajcarią. No i Turcja, chyba jeden z największych zawodów dotychczas tego turnieju, bo jednak gdzieś tam oczekiwano od nich, że mogą być czarnym koniem, a... Tak, dużo ekspertów czytałem też opinie, bez bramki nawet. Że czarnym koniem Turcja przed turniejem, aczkolwiek trzeba podkreślić, że jest to najmłodsza drużyna, bodajże niewiele, ponad 24 lata średnia wieku. Mhm. Myślę, że też dużo ludzi się gdzieś tam Burakiem Ilmazem i jego dobrą końcówką zasugerowało. Tak. Myśleli, że pociągnie reprezentację. No a na razie Turcja rozczarowanie. Mhm. No i ta ostatnia kolejka, Szwajcaria, Turcja, Włochy, Walia. Jak to widzisz, Szwajcaria, Turcja? Tutaj jeszcze Turcy powalczą o cokolwiek? Po punkty? No, kadry takie wyrównane. To jest taka reprezentacja, tutaj mecz ze Szwajcarią, że tak naprawdę może to być każdy wynik, nic odkrywczego nie wymyślimy. Wiadomo, że Turcy będą chcieli gdzieś tam zmazać to złe wrażenie z tych pierwszych dwóch meczów. A Włochy, Walia, ciekawy mecz. Miejsce, tak naprawdę. Tak, ciekawy mecz pod względem tego, dla mnie, jak zaprezentują się Walijczycy. Wiadomo, że będą pewnie chcieli szczelnie zamknąć wszystkie przestrzenie, w które Włosi kapitalnie wchodzili w tych pierwszych dwóch meczach. Walijczycy też pokazali dobre zaangażowanie i z Turcją, i ze Szwajcarią. Może być ciekawy mecz. Dzisiaj, wiadomo, są dwa mecze o tej samej porze. Dzisiaj 18 zdecydowanie wybieram Włochy. To co, Włosi z kompletem punktów? A chyba remis. Remis? Dobra. Pewnie dostaną niektórzy wolne od pomocy. Może tak być, nie? Ale też będą chcieli pokazać ci, którzy nie grają, że też się nadają. Ale tutaj pokuśmy się o niespodziankę remis. Dzielni Walijczycy. Tak. Dobrze. Grupa B. Belgia. Aczkolwiek proszę się w ogóle moimi typami nie sugerować, no wiadomo, bo jeszcze ostatni do typowania. Nie, no wiadomo, że to przecież nikomu nic nie sugerujemy, bawimy się. Grupa B. Belgia liderem, 6 punktów. Rosja. Belga zapomniałem, też super. Rosja, Finlandia po 3 punkty, Dania punktów 0. No, Belgowie, ta pierwsza połowa z Danią najlepsza nie była, ale potem no jednak te indywidualności, no Kevin De Bruyne. De Bruyne, Romelu Lukaku. 99,9 piłkarzy w tej sytuacji to strzelałoby na pałę, a on jeszcze sobie przywiózł tam dwóch obrońców i dograł. To niesamowity gość jest po prostu. A mówisz przy pierwszej bramce, strzale, tylko przy pierwszej bramce. Tak. No to futsalowo pograli bardzo fajnie. No tutaj też duży kunsz przy jego golu. Można dyskutować, czy bramkarz nie powinien stać troszkę bardziej w prawo i obronić. Dostał Schmeichel po krótkim słupku, ale no uderzenie też było na tyle mocne i precyzyjne, że ciężko. No Belgowie super Lukaku formy. Lukaku też
podwór, to jest po prostu czołg niezamówiony. No bierze piłkę, jedzie, nie chce być w skórze obrońców. Rosja, Finlandia, Dania. No Duńczycy w ciężkiej sytuacji, tak jak mówisz. Muszą wygrać. No muszą, chociaż z trzema punktami to... Może być ciężko. Może być ciężko w tej klasyfikacji drużyny trzeciego miejsca. Zacznie się kalkulować. Ciężko, no będą tu, godzinami moglibyśmy siedzieć. I ostatnia kolejka w tej grupie, Rosja, Dania, Finlandia, Belgia. Też Belgowie mogą gdzieś tam delikatnie dać odłożenie, że tam na ławce na przykład Eden Hazard, taki zawodnik. Tak. No, ławka jest taka, że jakby wystawić ławkę Belgów, to mogliby się bić o półfinał. Potencjał tej kadry jest niesamowity też. Piłkarze w bardzo dobrych formach też w klubie. Dzielni Finowie, no. To też fajna reprezentacja. Ja zawsze kibicuję słabszym w takich pojedynkach. Fajnie się to ogląda, jak gdzieś tam braki piłkarskie drużyna nadrabia ambicją, zaangażowaniem. Paulus Arajuri tam. Paulus trzyma to wszystko w tyłu. Pochian Palo i reszta. Fajne mecze też tu w tej grupie, jeśli chodzi o końcowe rozstrzygnięcie. Jeszcze tak kończąc temat Belgii, to kto by kilka lat temu przypuszczał, że w pierwszym składzie będzie grał Thorgan Hazard, a Eden będzie chciał na ławce. To mi się tak rzuciło. Pamiętam, kiedyś było tak, ten Eden Hazard jest taki super gracz, a gdzieś tam ma jakiegoś brata w Mönchengladbach, który gra i tak dalej. A może jak parę lat w piłce i wszystko się obraca, prawda? Trochę się zaniedbał Eden w Realu. Widać było, że ta forma nie jest top. Taki jesteś bardzo, bym powiedział, przyjemny dla niego. Taki bardzo kurtuazyjny. Grupa C. Holandia 6 punktów. Ukraina 3 punkty. Austria 3 punkty. Dzielna Macedonia Północna punktów 0. No Holandia też naprawdę imponuje i tutaj szybkość przede wszystkim operowania piłką. Mi się strasznie podoba ten Wout Weghorst. To jest taki byk, też 2 metry wzrostu, ale też jest mobilny i do spółki z Depayem naprawdę są groźni. No Holandia można powiedzieć, że wraca na właściwe tory po kilku latach posuchy, można powiedzieć, w wielkich turniejach. Bardzo dobra gra. Podoba mi się Dumfries. Tak, dobrze to się... Denzel Dumfries. Nie mylić z tym piosenkarz. Koniecznie nie mylić. Bardzo dobra gra. No, świetnie pokazują się do gry. No, jeśli chodzi o organizację gry Holendrów, to chciałbym, żeby nasza kadra kiedyś tak grała. Praktycznie super. Zawsze mają mnóstwo wyborów do podania zawodnicy z piłką. No, też faworyt nie da się ukryć tego turnieju po tych pierwszych dwóch meczach. No i chyba w ostatnim meczu tutaj nawet tym rezerwowym lekko składem mogą trzasnąć Macedonię, bo Macedonia... No Macedonia, tak jak dzielna, Goran Pandev 37 lat, nadal strzela bramki. Ale tam troszeczkę, ja gdzieś tam w pierwszym odcinku upatrywałem, że może jakiś punkcik urwał. No brakuje jakości piłkarskiej, nie da się ukryć, że jednak brakuje tej kilku zawodników to nie wystarczy po prostu, musisz mieć jednak 10-9. Esgen Alijoski też fajną ma fryzurę, osamotniony troszeczkę jest. No tak, ale takie drużyny dodają kolory tutaj. To jasne, ja też jestem pozytywnie nastawiony. Można narzekać, że dużo drużyn, że to euro się trochę rozmywa, a widzimy, że nawet te słabsze reprezentacje dają fajne mecze. O drugie miejsce Ukraina-Austria, ja jednak bym stawał na Ukraińców. Ja też. Austriacy lepiej wyglądają po tych dwóch meczach. Ja gdzieś tam upatrywałem przed turniejem, że Austria będzie mocna. Mhm. Tu się trochę pomyliłem, spodziewałem się więcej. Trochę męczą bułę, jak to się mawia. Stawiam na Ukraińców. Okay. Kolejna grupa, Czechy. Czechy, Anglia, Chorwacja, Szkocja. Pierwsi Czesi, też niespodzianka. Anglia druga, ale po 4 punkty. Chorwacja, Szkocja po 1. No tutaj jeszcze wszystko może się wydarzyć. Może nie tyle wszystko, co dużo jest różnych opcji. No ale Czesi imponują. Szik w formie. No Czesi grają taką piłkę bardzo poprawną. Mhm. Oprócz bramki Szika z połowy boiska Lobu. No to było niezłe. Piękny gol, to nie da się ukryć, że też nie jest to jakaś wielka i porywająca gra. Skuteczna, pragmatyczna, 4 punkty. Co, no ta grupa też gdzieś tam później, my przy awansie możemy na nich trafiać, zależy z którego miejsca wyjdziemy, także też interesująca dla nas. Więcej spodziewałem się po Anglikach, to znaczy lepszej gry. Mecz ze Szkocją bardzo fajny, to wiadomo, że to mecz ze smaczkiem Szkocja, Anglia tutaj. Trochę jak nasz z Niemcami. Tak, troszkę polityczne też rzeczy, Szkoci się chcą odłączyć od Królestwa.
Chorwacja, druga drużyna, której kibicowałem na tym turnieju, kibicuję dalej, ale chyba tutaj też transformacja, już zawodnicy powoli będą kończyć, wychodzą ze swojego prime'u. No ale wiadomo, że Chorwaci tam w młodzieżowych reprezentacjach mają kolejne gwiazdy. Liga chorwacka naszpikowana tymi młodymi zawodnikami. Też miałem okazję będąc na wakacjach, obejrzeć mecze nawet pierwszej ligi chorwackiej. Bardzo młodzi 16-latkowie grają, zawodnicy, i to grają super, naprawdę. Więc tutaj Chorwaci w tym turnieju jest troszkę słabiej wyglądają piłkarsko, ale myślę, że to jest taka nacja, która za chwilę, no, stawiałbym na Szkotów. Po tym meczu z Anglią to chyba rozpędzeni Szkoci gdzieś tam mogą sobie zapewnić awans, więc tutaj stawiałbym na Szkotów. Czechy, Anglia? Ciężko. Ciężki. Też tak koło remisu coś czuję. Ciężki mecz, tak. Anglicy nie przekonują, ale mogą zagrać mecz, że wygrają 5-0 z Czechami. A może być tak, że znowu Sik coś trafi i będzie 0-1. Kane chyba szału nawet nie oddał na bramkę, z tego co widziałem. Strasznie niewidoczny. I grupa E. Szwecja, Słowacja, Hiszpania, Polska. Nasza grupa. Już trochę porozmawialiśmy. Mhm. Uważam, że Hiszpanie w końcu wygrają. No, duża krytyka, też czytałem sobie rano, co tam hiszpańskie media po tych dwóch pierwszych meczach mówią. No, bardzo duża krytyka reprezentacji Luisa Enrique. No więc no, z kim jak nie ze Słowacją, można by powiedzieć, która no, w meczu ze Szwedami nie zachwyciła. Niby przed turniejem mówiło się, że ta grupa nasza jest najsłabsza, a tu tak naprawdę jeszcze każde rozwiązanie jest możliwe. No, my chyba drugie miejsce możemy mieć maksymalnie, wygrywając ze Szwecją. No, wydaje mi się, jeśli mamy się bawić w typowanie, no to uważam, że my ze Szwedami wygramy i Hiszpania wygra ze Słowacją. Podzielam twoje zdanie. I drugie miejsce wtedy mamy, tak? Tak to wyjdzie? Jeśli Hiszpania wtedy będzie miała 5 punktów, my po 4 ze Szwecją. Tak, dokładnie. To też bym tak stawiał. I tak to wygląda. No. Mm-hmm. Trzymamy kciuki za reprezentację Paula Sousa. Oczywiście. Grupa ostatnia. Francja, Niemcy, Portugalia, Węgry. Francja 4 punkty, Niemcy i Portugalia po 3. No ale Niemcy wczoraj w tym fajnym, naprawdę ciekawym, dynamicznym meczu wygrali 4-2, Węgry punktów 1. No i cóż, Niemcy grają z Węgrami, Portugalia z Francją. Kryśka, no to dźwignie z Francuzami. Tutaj może być tak naprawdę każdy wynik w tej grupie. Gdzie jest tylko mecz Węgrów? Gdzie grają? Oni grają trzeci mecz w Budapeszcie u siebie? Właśnie to jest też ciekawa sprawa z tym. Właśnie też chciałem o to ciebie zapytać, bo jednak no jest duży handicap dla tych zespołów. No szczególnie w Budapeszcie, gdzie Węgrzy. W Monachium. A, czyli grają na wyjeździe, tak. Ten trzeci mecz, okej. Okay. To stawiam na Niemców, którzy no wczoraj z Portugalią zagrali bardzo dobry mecz. Mhm. W końcu po tej porażce jednak. Ja uważam, że dosyć znacznej porażce z Francją, bo no Niemcy tam praktycznie bez sytuacji. Francja dwie bramki jeszcze dorzuciła no z centymetrowych spalonych, więc tak naprawdę tam powinno być 3-0 i zupełnie inny byłby odbiór tego spotkania, jeśli chodzi o wynik. No ale wydaje mi się tu, że Niemcy wygrają i że wygrają jednak Francuzi z Portugalią. Czyli Francja, Niemcy, Portugalia wtedy z 3 punktami, no z trzeciego miejsca. Zobaczymy, też ciekawa będzie ta klasyfikacja drużyny z trzeciego miejsca. Tak, aczkolwiek paradoksalnie może być tak, że największymi wygranymi tej grupy będą Węgrzy, których wszyscy gdzieś tam chwalą za postawę. I... No nie, no ta grupa to jest grupa śmierci, to nawet... To oni sami pewnie się spodziewali, że będzie ciężko awans, ale... przepraszam, ale opinie zbierają pozytywne. Super. Tomek, to jeszcze ostatnia kwestia. Kto w finale, kto wygra turniej? Ojejku, ciężko powiedzieć. Nie wiem jak tam później. No, znaczy drabinki, tak, no to jest ciężko, przez te trzecie miejsca to jest strasznie ciężko wywnioskować, kto z kim, więc ale wymarzony finał, taki, który byś... Dwie najlepsze drużyny na ten moment, to widziałbym Belgów z Włochami. Mhm. To by i kto? To by Włosi, Belgowie? Włosi. No ja też typowałem Ja lubię włoską piłkę, zawsze gdzieś tam też lubię kadrę Włochów. No ty styl też taki włoski, kaweczka. Dokładnie, serio. Włoski styl siesta, życia też jest fajny. Tak. Także
Także tutaj kibicuję Włochom, wydaje mi się, że najlepsza drużyna do tej pory. Ja stawiałem na finał Włochy Holandia, więc też w sumie patrząc też, tak na też prawdopodobnie też i też stawiam. No nie wiadomo jak oni właśnie też później stawiam, mogą popadać na siebie, bo tego nie śledziłem, tej drabinki. To ale to jest różnie tyłu, to jest bardzo duże. Ja starałem się w to zagłębić i po 5 minutach stwierdziłem, że jednak nie ma sensu. Dobrze, dzięki Tomek. Myślę, że dziękuję naprawdę bardzo. Fajna rozmowa, fajny turniej i zobaczymy, co będzie działo się w następnych meczach. Wam też dziękujemy serdecznie. Program dzięki uprzejmości firmy Irmar. Zapraszamy na kolejne odcinki Nowochódzkiego Studia Euro. Subskrybujcie kanał, dajcie lajka, udostępnijcie film. Pozdrawiam serdecznie. Niezapomniane sportowe emocje przeżywamy wspólnie z firmą Irmar. Irmar, serwis samochodowy, myjnia parowa, detailing i ubezpieczenia.